Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym pierwszym odcinku nowej kampanii z Total War Warhammer 2. Kochani, jako że mieliśmy Groma Bebzola, tak teraz będziemy mieć, kochani, też na oku wiru naszego ponurego strażnika, którym jest oczywiście Eltarion tutaj. Intrygi to wiemy, trochę zostały te intrygi zmienione w tym patchu razem z Gromem i lepiej teraz myślę są mechanicznie zrobione, z tego względu, że dostajemy wpływ co turę, a nie jak wcześniej było po prostu numer, tam chyba było 10 po prostu, nie dostajemy teraz po prostu liczby, tak o i tyle. Mamy szpiegostwo, możemy sobie... Zasięg wzroku elementów należących do partnera handlowego. Spoko. Zwiększona skuteczność walki w zwarciu, gdy elfy wysokiego rodu wkraczają na pole bitwy w pełni sił. Ciekawostka. Natomiast, kochani, mamy dostęp do lochów Atel Tamara. I to jest taka właśnie, jak mówiłem pod koniec kampanii Groma, to jest taka, powiedzmy, jaskinia Batmana. Zresztą tu jest dużo takich nawiązań, o których będę mówił później. Mamy mgłę Ivres. Jeżeli ktoś będzie u nas, na naszej prowincji Ivres, to naszych sojuszników można pokryć ochronnym całunem. Również będzie można mieć odporność, znaczy będą dostawały wrogie armie wyczerpanie, jeżeli będziemy mieć tam odpowiedni poziom tego Ateltamara. Naszej jaskini, stosunki dyplomatyczne minus 80 z zielonoskórymi, ponieważ no właśnie to jest druga strona wojny z Gromem Bebzolem, także teraz będziemy się bronić, chociaż raczej będziemy atakować, także to od razu mówię. Doświadczenie jednostki plus 3 dla włóczników i strażników. No właśnie ci strażnicy to są nowe jednostki, które mogą uzyskać pewne cechy pojmanych wrogich lordów i to będą cechy danej frakcji. O tym też będę mówił. Dyscyplina plus 8 dla włóczników i strażników, obrona plus 8 dla jednostek piechoty z włóczniami i strażników i atrybut strach w zwarciu z zielonoskórymi. Dobra, dostajemy lwy bojowe z Krays, co jest fajną sprawą, nowa jednostka, plus są dodatkowe takie lwy bojowe, ale one są zaprzęgnięte w rydwany. Też będę chciał zobaczyć tę jednostkę. Tajemny Feniks, nowy Feniks, też ma fajny ten wir. Burzę żaru, także to będziemy używać, oraz mamy srebrzystą gwardię. Także fajna jednostka, naprawdę pancerz wysoki, dyscyplina też wysoka, prędkość taka sobie, tak zwarcie, bardziej do obrony, ale spoko. Dobra, bardzo wysoki, a wiecie co, bitwę zostawimy sobie na średnim, bo też, jak mówiłem, bardziej chciałbym się wczuć w rolę, że tak powiem... Znaczy tak, żeby delikatnie sobie pograć. O tak, dobra. Blask świętych głazów stojących na straży dusz elfów przygasa. Altuan osłabł, ledwo przetrwawszy druzgocący atak zielonoskórych. Ponury strażnik Tori Vres nie zaznał wytchnienia, od kiedy odparł inwazję plugawych hord. Książę Eltarion musi być gotów. Nadejdzie dzień, w którym król goblinów powróci. To tylko kwestia czasu. Albowiem na surowym południu gromadzi się olbrzymie ła. Herszt Grom, najstraszliwszy i największy spośród wszystkich goblinów, od dawna pragnął odpłacić się Asurom. Oto nadszedł czas zemsty. Zielony potop wkrótce zaleje Altuar. Nadciąga ła, które przyćmi wszystkie inne hordy. Jednak horda Groma napotka żelazny opór niezwyciężonych Asurów. Eltarion będzie bronić swej ojczyzny do ostatniego dnia. Tak ślubował. Ponury książę i król goblinów. Dwie dusze, które poprzysięgły sobie zgubę. Dokładnie tak. Somehow, the greenskins have returned to Ivres. The rotten stench of their dung piles hanging thick in the mists.
Could they be a harbinger for the return of the bulbous Grom himself? If so, our darkest nightmares may be realized once more. I should have destroyed him all those years ago, along with his foul shame. The other princes of Ulthuan are scattered and distracted, embroiled in the eternal conflict with the Druki. It is likely we will stand alone in our struggle, at least for now. The Greenskins are not the only threat to Ulthuan, however. Pirates have also penetrated the mists and sailed the shifting isles with impunity. We are faced with a dire threat. The Greenskins seek to ravage Ivres and all Ulthuan, putting the Vortex at risk. As the Warden of Tor Ivres, I shall face them with ruthlessness and brutality. The fate of the world is in my hands. Dokładnie tak, kochani. W zrujnowanym sanktuarium Ivres możesz szkolić elitarne jednostki imglistych piechurów i więzić niebezpiecznych przeciwników, łap jeńców i osadzaj ich w Atel Tamara, korzystając ze zdolności specjalnej klatki strażnika lub losowo po automatycznym rozstrzygnięciu bitwy. Ulepszenia budynków Atel Tamara wymagają zapasów strażnika zdobywanych poprzez przeprowadzenie pewnych działań przeciwko więźniom w Atel Tamara oraz powoływanie wybranych postaci w szeregi mglistych piechurów. Dobra, mgły rozrzedziły się ostatnimi czasy. Możesz jednak rozbudzić ich moc na nowo, by zadawały wrogom straty od wyczerpania i zapewniały twoim siłom różnorodne premie, aby je przebudzić podnoś poziom obrony Ivres, gromadząc błogosławieństwa Ladriel w Atel Tamara lub rozwijając Tor Ivres. Dobrze. Wpływy wiemy, intrygę na dworze wiemy. Szpiegostwo wiemy i tyle. Dobra, opracuj jakąkolwiek technologię, dostaniemy 500 zeta, wpływ 1 i zapasy strażnika 2. Ulepszy doskonałość. Tracz. Musimy przyjrzeć się naszej infrastrukturze, poprawić właściwości, inaczej nie będziemy w stanie odpowiednio chronić naszego ludu. Nie możemy pozwolić sobie na stagnację w tak ciężkich czasach. Dostaniemy kolejne wpływy strażnika, zapasy i tak dalej. Skutkami ostatniej inwazji Groma, będąc jeno cieniem dawnej świetności. Odbudowa i ulepszenie konstrukcji w Atel Tamara poprawi obronność Ivres, a także pozwoli odnowić mgły i sprawi, że Metropolia znów odżyje. Dokładnie, także kochani, jeszcze troszeczkę sobie tutaj pozostaniemy na tym ekranie, zanim przejdziemy tutaj do tej walki. Mamy Kavila, który jest, myślę, takim mocnym i bezpośrednim nawiązaniem do Henry'ego Kavila, jako że ma... Henry Kavil grał oczywiście Wiedźmina, Geralta, który ma przydomek Biały Wilk, także to jest po prostu takie nawiązanie dość wprost. Także nazwiemy go. Chyba on ma przez jedno L, z tego co pamiętam. No także mamy tutaj Batmana i oczywiście Henry Cavill grał też Supermana, więc to jest taki Batman vs. Superman trochę. Plus mamy oczywiście tę niesamowitą Atel Tamara, która wygląda tak, że mamy 4 ulepszenia po prawej stronie. Pozwolić lepiej chronić Ivres. Strażniku, wiele tutejszych budynków zostało zrujnowanych. Wykorzystaj więc swoje zasoby, by przywrócić im pełną funkcjonalność. No spoko, spoko. Także po prostu musimy to ulepszać. Właśnie tutaj są milczący strażnicy, tu jest zrujnowane stanowisko dowodzenia mglistych piechurów i po prostu dzięki właśnie naszym zapasom strażnika można będzie to ulepszać. Natomiast początkowo wydaje mi się, że warto iść po prawej stronie, ponieważ to są... wpływ co turę daje, potem wpływ co dwie tury. Tutaj aktywuję mgłę i wres i błogosławieństwo Ladriel. Tutaj kolejne. Natomiast tutaj mamy zniszczoną komnatę przesłuchań właśnie, w której możemy, mamy dwa miejsca, na razie tylko jedno dostępne, możemy sobie zwiększać ilość miejsc przesłuchiwania więźniów, to daje nam, natomiast tutaj też można ulepszyć, no właśnie tak jak teraz zrobiłem, bez sensu, ale dobra. Można po prostu łapać przy pomocy tego czaru, tej pułapki, właśnie lordów podczas bitwy i umieszczać ich tutaj. Potem będziemy mieć 3 do wyboru opcje, co robić z tymi więźniami, czy ich stracić, czy przesłuchać, czy zindoktrynować.
jak zindoktrynujemy ich, to ich wypuszczamy z powrotem do ich frakcji, natomiast mamy podgląd na tego bohatera, czy lorda raczej, gdzie on tam biega po mapie i jaką ma armię. Możemy też również przesłuchać, wtedy dostaniemy, tak jak mówiłem na początku, zdolność dla właśnie strażników, to są nowe jednostki tutaj, w tej kampanii. I dla tej frakcji Ivres właśnie dostaniemy nowe zdolności dla tych strażników, typu Ła na przykład, można mieć jakieś regeneracje czy inne rzeczy. I to będę się starał zrobić. No i oczywiście, jeżeli będziemy więzić jakiegoś lorda legendarnego, no to on nie będzie, że tak powiem, biegał potem po mapie, bo będzie u nas w więzieniu. Także spoko. Dobra, jak wygląda sytuacja? Myślę, że warto by zacząć od dyplomacji, bo jesteśmy elfami, więc jak najbardziej. Zobaczmy, z kim możemy tutaj działać. Wydaje mi się, że możemy pakt o nieagresji podpisać już z Tyrionem. Dostępu wojskowego na razie nie potrzebuję. Krace, tu jest spadek, traktaty z Krace. Bo mamy już pakt o nieagresji, spoko. Mamy Kotik. Natomiast oni nie lubią z Krace niestety się. Sapphire też nie lubi się. Złamany topór. Piraci. No trzeba będzie odkryć tam. Oczywiście Imrik też jest, słuchajcie. Imrik jest tutaj, gdzie go wtedy gromem rozgromiliśmy. Będę chciał jak najszybciej podbiec do niego kimkolwiek i próbować się z nim skonfederować, także może się uda. Mam nadzieję, że go grom nie zabije szybko. I będę chciał się z nim skonfederować i faktycznie będziemy mieć Imrika i jego smoka tutaj. Raczej nie będzie, słuchajcie, kampanii Imrikiem jako takim, bo... No bo nie. Natomiast będziemy musieli ulepszać właśnie sam główny budynek Tori Vres, który nam doda właśnie możliwość werbowania tych wszystkich strażników nowych. Głosiciele wiary. To są właśnie te nowe jednostki. Mamy podniebne jastrzębie. To jest ta nowa jednostka też. Strażnicy oraz rycerze Storga Val. Bardzo fajna sprawa. No i oczywiście tutaj tajemniczego Feniksa z tego budynku. Sanktuarium. Natomiast mamy też te lwy, które są tutaj. Lwy rydwane z Krace, a tu są tego co kojarzę. Nie, tutaj będą. Tu są lwy bojowe, które już posiadamy na początek. Dobra. Wydaje mi się, że warto by straż... Wydaje mi się, że straż jest chyba w głównym budynku w ogóle. Nie, nie jest. Normalnie jest. Aha, w portach jest też straż właśnie. Straż morska. To jest też taka różnica. Dobra, wydaje mi się, że możemy wojowników cienia tutaj wziąć srebrzystą gwardię także jak najbardziej. Znaczy, mógłbym ten budynek w sumie z drugiej strony wstawić gdzie indziej. Na razie go nie będziemy burzyć, bo chciałbym go wstawić tu, ale do momentu zbudowania go chciałbym jeszcze się zwerbować tutaj troszeczkę. Natomiast tu mógłbym mury, ale to później. Elfi wyrobnik, to by było dobre. To oczywiście na piątym poziomie wieża strażnika, ład publiczny plus 10, plus 10 dyscypliny w trakcie obrony i tak dalej, garnizony. Mamy tutaj dostępne również produkcję marmuru i wydaje mi się, że od niej zaczniemy, z tego względu, że będziemy mieć tańsze budynki potem. Także tego nie będę ulepszał. Mamy Henry'ego, który jest naszym mistrzem wiedzy tajemnej i bardzo mi się podobają właśnie mistrzowie wiedzy tajemnej Hoeta, z tego względu, że oni mają dostęp do tych czarów wszelakich, typu pijawka dusz, harmonijna zbieżność, także mają różne czary, a nie tylko jednej szkoły magii. Także jak najbardziej fajna rzecz. Dzikie wyssanie, pancerz, takie pozytywne te efekty mają. No, szkolenie, uszkodzenie murów, dobra. Także spróbujmy się tutaj. Henry'ego sobie wrzucimy. Oczywiście śmiało dawajcie już wszystkie propozycje lordów, bohaterów i tak dalej, jak to miało miejsce we wcześniejszej kampanii. Także tutaj od razu idziemy i hoppa! No to jest pierwsza bitwa, więc sobie ją zagramy. Dobra, teraz możemy sobie zaryzykować wiatry magii. Jak najbardziej. Dobra, nieważne, ale działa. Na razie tej formacji nie będę ustawiał, bo mamy tego moda z formacją, bo mamy na razie za mało osób. Mamy tę klatkę, jak mówiłem. Obrona w zwarciu, pancerz spada i nie może się poruszać. No to tak w sumie na końcu go trzeba będzie wrzucić. Tu będzie tak, tu będzie Henry, który będzie napierniczał. Mamy srebrzystą gwardię. Zobaczmy, jak oni wyglądają.
Mówiłem, że będę grał na większej jakby liczbie jednostek, ale na razie nie. Natomiast oni, słuchajcie, to jest srebrzysta gwardia, która ma chyba hełmy inne, bo wydaje mi się, że wrzuciłem po prostu moda do, na tę jednostkę i wyglądają bardziej groźnie według mnie, ponieważ oni mają takie otwarte tutaj hełmy, a tak wyglądają bardziej tacy, wiecie, badass. Dobra, łucznicy z tyłu. Mamy Feniksa, którego będę chciał wykorzystać całkiem szybko. Mamy lwy. Zobaczmy, jak wyglądają lwy. Takimi, kurcze, warkoczami tutaj na brodach. Także fajna sprawa. Podobają mi się te jednostki. I naprawdę bardzo, bardzo fajnie, kurcze, zostały tutaj, że tak powiem, zmienione. To zmienione to wszystko zostało, także że bardzo się cieszę. Mamy jeszcze tutaj naszą jedną gwardię, którą tutaj wrzucimy. Zaraz zobaczmy, jak oni wyglądają, bo o nich zapomniałem troszeczkę. Jest serduszka? Nie, myślałem, że to serduszko ma na głowie. Chociaż tamten na wprost ma serduszko. No dobra. I to jest jednostka 80 tarcza, 33 prędkość, całkiem niezła, atak w zwarciu, obronę w zwarciu. Jesteśmy też u nas, więc mamy, znaczy u nas w Tor Ivres, więc mamy to ulepszone wszystko. Podbiegnijmy trochę. Oczywiście łucznicy nasi, zasięg naszych łuczników jest, no wiadomo, dużo, dużo większy. Wiecie co? Wyślijmy tam Feniksa. Zobaczymy sobie tę burzę żaru. Oczywiście będzie można również jakieś pociski tam wysłać sobie ewentualnie. Zobaczmy, jak to wygląda sytuacja. Podbiegnijmy tu Feniksem. A wiecie co? Tu może. Za daleko. Dobra, moment, bo kliknąłem nie w to, co powinienem. Znaczy widzieliśmy efekt tego, nie? No niestety ten Feniks za dużo nie zadziałał tutaj. Dobra. Płyń, Feniksie. Dalej. No ty masz prędkość w sumie, to tylko dobra. Idziemy, bo bez sensu stać jak dureń. Skoro ja atakuję. Trochę im tuszyki namieszałem, ale... Wiecie co, tutaj są łucznicy, więc spoko. Lwy ślemy tam. Z tej strony są trole lole, więc przejmijmy się tu. Zaatakujmy lwami. Gdzie jest Feniks w ogóle? Jest i walczy. No te Feniksy są ultra, więc jakby no nie będę się tutaj zastanawiał. Specjalnie. Mamy leczenie oczywiście. Czy nie jest to takie oczywiste, ale mamy leczenie. Mamy również magiczny pocisk, średnie obrażenia. Dobrze. Tych wyślijmy tam, tych wyślijmy tu. Feniks trochę dostaje. Bo przeciwko tym. Leć, 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 leć. Leć, 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 Feniksie. No leć, 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 leć. Bo widzę, że nie lecisz. Może zaraz będziemy mieć użycie dodatkowego żaru. No tutaj trzeba uważać, kurczę, bo trzeba będzie go dziabnąć. Klatenikę jeszcze może nie. Dobra, a teraz? To trwa 24 sekundy, więc w tym czasie trzeba będzie go, kurczę, dopaść. Wydaje mi się, że uda nam się to zrobić. Dobrze. 13 sekund. Ja wiem, że dostajemy tutaj, ale to nie szkodzi. Jest.
O, lecz się, lecz się, lecz się, lecz się. Dobra, wy wychodźcie. Mamy burzę ognia jeszcze. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. For duty! We will obey! Seal! They die! Nie za daleko. Właściwie to podbiegnijmy tu. Mówię, podbiegnijmy, ale wiadomo o co chodzi, nie? No, ładnie, ładnie, ładnie. Chociaż chyba na nas trochę też to działało, ale... Dobra, lwy. Eldarionie się lecz. Z samego Eldariona. Znaczy, widzieliśmy go, nie? On ma potem, kurczę, ma włócznie oraz miecz, natomiast później na koniu popiernicza i później ma tego swojego orła. Nie pamiętam, jak on się nazywa niestety teraz już. Ale jakoś na pewno sensownie. Okej. Okay. Dobra, będzie tego. Zdecydowane zwycięstwo. Dobra, i pytanie, czy go złapaliśmy faktycznie. Możemy się uzupełnić, wreszcie jakieś uzupełnianie sensowne w porównaniu do tego, co było w Groma. Wpływ jeden co turę, natomiast tempo uzupełnienia straty jest mniejsze. Drugi poziom mamy. Dobra, weźmy jednostki, uzupełnienie, bo będziemy szli dalej. Więzień pochwycony, no właśnie, Grybic z Czarnomuły. I teraz jest przechowywany. Z powodzeniem złapać jednego z wrogów, strażniku. Więzień przetrzymywany jest w Atel Tamara, gdzie możesz wszcząć przeciwko niemu postępowanie, które pomoże ci odnieść sukces. No dobra, wznoszę przeciwko tobie postępowanie. Tu oczywiście mamy poziom Ivres i obrony po prostu, także jak dojdziemy do końca... właściwie to nie jak dojdziemy do końca, bo kochani, za 150 tur przyjdzie Grom. Natomiast nie wiem, czy przyjdzie osobiście, czy to będzie po prostu, że nagle wypowie nam tę wojnę, którą my mieliśmy w ostatnim odcinku Groma w drugą stronę. Natomiast możemy sobie, słuchajcie, też ofensywne rzeczy, ofensywną kampanię prowadzić, bo musimy przejąć wtedy Galbaraz, wtedy dostaniemy 5000 i ku złym ziemiom, to jest po prostu... no cechę dostaniemy. Oczywiście Galbaraz jest tu. Możemy również górski miazmat przejąć oraz Spektazumę. To jest też oczywiście osada orków właśnie tutaj w Arabii, w Lustrii. Nie, 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 nie. Czekaj, czekaj, czekaj. Bo można oczywiście samemu sobie rozpocząć tę bitwę. Gdzie ja jestem w ogóle? Na tym wszystkim, na tej mapie tu. No właśnie, jako że przetrzymujemy więźnia zielonoskórych, więc automatycznie stosunki dyplomatyczne z nimi są osłabione, ale dostajemy dyscyplinę podczas walki z nimi. Także tutaj jest pokazane 1 na 2, jeden więzień na 2. No i właśnie, tutaj mamy do wyboru jedną z trzech, znaczy no teraz z dwóch akcji przeciwko niemu. Można ją zranić, dostaniemy wtedy, Altarian dostanie plus 500 pedeków, 8 punktów wpływu co turę i zasoby strażnika, spoko. Możemy indoktrynować, czyli go wypuścimy, wybudź bohatera z powrotem do jego frakcji bez szwanku, co zapewni nam zasięg wzroku kampanii w regionie tej postaci. Możemy dostać wtedy skarbca troszeczkę i 4 wpływu co turę, plus 3 zasoby strażnika, albo tak jak mówiłem, to chyba można było tutaj przesłuchać, ta komnatę przesłuchań zrobić, wtedy byśmy mogli go przesłuchać i... można by go po prostu przejąć jego ła, tak naprawdę, bo zielonoskórzy mają ła jako swoją specjalną zdolność. Wiecie co? Możemy na razie go zindoktrynować. Jak on sobie pójdzie tam? Dzięki, dzięki. Zindoktrynowany i wtedy on powinien być gdzieś na dole. Dobra. Choć działałeś w imię większego dobra, o tym, czy było to zasadne, zadecyduje czas. No tutaj wiadomo, podstawowe umiejętności biorę. Dokończmy tę armię. Okej. Okay. No, uzupełnimy się, bo idziemy dalej.
Idziemy sobie tu. Kolejny poziom mamy, bardzo się cieszę. Fechmistrz, myślę, że inspirującą obecność, ponieważ sam Eltarion jest już dość mocny. Więc zostawmy to jak jest. Można by wysłać ciebie ewentualnie. Uszkodzenie murów? Nie. Nie można by. No dobra. Czy ja mogę coś tutaj zbudować? Jeszcze nie. Natomiast nie mogę się ulepszyć też. Mamy jednostki specjalne. No dobra. To jest to. To, bo to jest nasza pierwsza tura, 1192. Okej. No wiadomo, napiernicza to na początek całkiem rzeźko. Później mniej, ale... Dobra, opracuj technologię, mamy zapasy strażnika. Rozwój wojska jedyneczkę. No niestety to drzewko technologiczne jest takie sobie, muszę powiedzieć. Dopiero jak odkryjemy różne zasoby, to wtedy będzie można tutaj między innymi sobie to zrobić. Potrzebujemy Elwią Ambasadę, żeby rozwój handlu mieć. Prędkość dla jednostek łuczników, skrócenie czasu przeładowania dla jednostek łuczników i straży miejskiej z loterną. Myślę, że to będzie bardzo dobry pomysł. Dyscyplina straży morskiej i obrona w zwarciu. Mur włóczni, siła broni. Myślę, że tutaj nie ma co się zastanawiać specjalnie, ponieważ elfy są mocno nastawione na łuczników. Więc tak to zrobimy. Nie będę z nimi walczył, to są gobliny i parę tych skurczybyków. 75, 110, tu 68, 89, także całkiem nieźle. No, pieniędzy malutko, ale zawsze. Dobra, słuchajcie, mamy tarczę ze smoczych łusek, którą oczywiście sobie założyłem. Zdobądź osadę do arachnosów, strażnika. Strażnika mamy 7, wiecie co? Myślę, że warto by ulepszyć właśnie to, salę przesłuchań. I dzięki temu będziemy mogli właśnie używać tej trzeciej, ostatniej opcji. Myślę, że to jest dobry pomysł. Fechmistrz, mistrz milicji, obrona w zwarciu dla jednostek łuczników, srebrnej gwardii, strażników, łuczników i straży morskiej. Znaczy ogólnie to jest mistrz łuku tak naprawdę. Warto wziąć. Skrócenie czasu przeładowania. No, mistrza łuku weźmiemy. Potem będziemy faktycznie szli na górze. On ma bardzo dużo tych wszystkich umiejętności, jak tutaj widzicie. Wyrwa w murach, pancerz dla jednostek z tarczami, super, pancerz dla wszystkich jednostek w obronie, jeżeli jesteśmy w obronie. Tylko właśnie nie wiem, czy w obronie, że ktoś nas atakuje, czy po prostu ten tryb defensywny włączamy. Wiecie, tam podczas bitwy, tę tarczę. Ostrzał mglistych piechurów, natomiast to jest minus 1 w lokalnej prowincji, jeżeli chodzi o ład publiczny. Zasięg ruchu na mapie kampanii plus 10, koszt werbunku mega. No właśnie, tu jest ten huragan, on się nazywa, o. Oczywiście trzeba będzie go wziąć, ponura dyscyplina, świetne odpieranie szarży, mierzenie utraty wigoru dla jednostek mglistych piechurów. No, ogólnie spoko, to wszystko jest. Ty mój miły, Henry, fechmistrza może ci damy, obronę w zwarciu, co może regenerację na początek. Dobra. Tu natomiast wydaje mi się, że weźmiemy sobie rozwój i koszt budynków, bo tutaj mamy stawkę podatkową, wpływy z handlu frakcyjnie, lokalne możliwości werbunkowe albo brak skażenia. Weźmiemy sobie rozwój. Mamy 8300. Tak się zastanawiam nad tym, wiecie co, chyba to wyburzymy, chociaż za dwie tury dopiero będziemy mieć nadwyżkę, którą będę chciał dać gdzieś tu być może. Co prawda możemy się tutaj już łucznikami i włócznikami zająć, więc chyba tak zrobimy. Weźmiemy sobie, kochani, jeszcze strażników. To jest też nowa jednostka piechota z dwoma mieczami. Jednostka przeciwpiechotna. To jest taka bardzo prosta jednostka, bardzo tania. No, w miarę tania. Natomiast warto ją mieć. Myślę, że tak. I jednych łuczników weźmiemy, zwykłych. Potem będziemy ich wymieniać raczej. Czy globalnie coś potrzebuje? Raczej nie, to jest za dużo pieniędzy. Także to będzie to. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja też tutaj z kimś. Może jakieś właśnie niesamowite handlowe traktaty. Dobrze. Grace, nie. Scottic mamy. Umowę handlową, dobrze. Z Elyrionem.
Mamy traktaty z Eltain, więc w sumie... Nie. Może nam nie wyjść, kurde. Kulty zbytków. No dobra, na razie z Eltarionem tylko. Warto by tam wysłać kogoś z Alariel, kurde, i będzie trzeba, będzie z Alariel też ją skonfederować, także będziemy mogli sobie po prostu ją tutaj wybrać z listy, poprawić stosunki i próbować ją skonfederować, zanim zrobi to Tyrion. Także to jest też taki wyścig z czasem tutaj, niestety. Ale... Ale to myślę, że później. Na razie się uzbrójmy w cierpliwość. Pójdźmy na dół. Dopilnuj by zbudowaną osadę tracz. Dobra, plac zgromadzeń. Ład publiczny na poziomie 10. No może być z tym problem troszeczkę. Mamy co prawda plus 1, ale wydaje mi się, że damy radę to ulepszyć. Dobra, biegniemy tu. Żadnych skarbów nie ma. Tu jest Gribic z Czarnomuły, dlatego go widzimy, że tutaj jest. Bo go wypuściliśmy wcześniej. Mamy 1400 przychodu, wydaje mi się, że dalej będziemy się tutaj uzupełniać. Mamy jedną jednostkę, wiecie co, zrobimy tak. To jest minus 3, nie wiem czemu. Podatki, niestabilność prowincji, naturę. No dobra. No to jest spadek, to będzie kurczę jakaś tragedia z Krays potem. Jesteście tam na górze. Mam nadzieję, że nie będzie jakiejś specjalnej wojny z nimi. Dobra. Lecimy dalej. Jest nadwyżka ludności. Dobra. Kolejne zapasy strażnika. Myślę, że w Tralinie będziemy to ulepszać. Pójdziemy niżej. Tup. Coraz mniej tych pieniędzy mamy, ale to nie szkodzi. Trzy jednostki, dwie jednostki łuczników. Wydaje mi się, że weźmiemy trzecią jednostkę łuczników. Tu mamy to, tu mamy to. No na razie taką podstawową armię robię, nie? Dobra. Czy ja mogę ich zaatakować już teraz? Mogę, 7%. Co wy macie w ogóle? Wydaje mi się, że damy radę tutaj. To są piraci z Sartosy, z którymi też mamy na pieńku, ale wydaje mi się, że warto by przyatakować. Oczywiście nie tylko... O kurde. Nie tylko... Oczywiście Eltarion może łapać przeciwników do klatki, tylko każdy lord podczas bitwy. Dor Ivres. No tutaj nic nie ma. Cały czas muszę tu patrzeć na różne stosunki. Safery, minus 22, no właśnie. Był, kurde, przegapiłem już ten okres, kiedy mógłbym coś zrobić ciekawego, no ale wolałbym mieć przymierze z Tyrionem, aniżeli z kimś innym, jeżeli mógłbym. Bohatera nie mogę wziąć, raczej mistrza magii Hoeta bym raczej werbował, aniżeli innych magów, chociaż inni magowie mogą mieć również teraz jeździć na smokach. Także fajna sprawa. Skrócenie czasu przeładowania. Muszą zostać odnowione. Nie zwlekaj. Popraw odbronność Ivres, wykorzystując... Tak, wiem. Dzięki. Amunicja w magazynkach. Co, weźmiemy sobie siłę broni teraz. They cannot live. Go. Dobrze. Zaryzykujmy sobie. No, spoko. 18. Oczywiście tu jest Gribic, którego też można z powrotem, że tak powiem, złapać. Z której strony my pójdziemy? No mamy ewentualnie lwy, które mogę dać z tej strony. Może ktoś się tutaj ustawi, resztą pójdziemy tu. Mamy łuczników sporą ilość. Wy was nie potrzebuję, raczej wejdźcie na mury. Tu was dorzucimy do jednego wora. Tu. Dobra. Eltarion. Gdzieś tu. Rozprzestrzenimy się jak najbardziej. Tu jest Feniks, który poleci na mury. Go. Kogoś zostawili tu? Tak. Dobrze. A standardowa moja tutaj akcja. Ty mój miły gdzieś... właściwie może być pod murami. Mamy już parę rzeczy.
Przepraszam, nie tak chciałem zrobić, tak chciałem zrobić. A łuczników dajmy tu. Wy na mury tu. Wy na mury tu. Zaatakuj. Tu widzę opportunity. Chodź, chodź. Leć, 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 leć. No. Kto zbiera, kto sieje wiatr, zbiera burzę. Mamy oczywiście naszych łuczników, którzy tutaj napierdzielają, chyba. Powinniśmy tę wieżę przejąć za chwilkę, więc wolałbym się tutaj schować troszeczkę. Tu się... troszeczkę uzupełnimy. Tu jesteś mój miły, Eltarion już jest na górze, walczy. Jakiś pocisk magiczny. For our ancestors. Feniks walczy elegancko. Złapcie tych. Na razie będziemy siedzieć na murach. Tak mi się wydaje. Poleczymy troszeczkę naszych. No, dosyć spore obrażenia. Zadajemy. Feniks spokojnie sobie walczy. No tutaj trzeba będzie troszkę uważać. Dobra, Feniksie, myślę, że będziesz mógł kolejną burzę dziabnąć. Oni oczywiście tutaj jeszcze stoją. Może ich jest sporo. Ale myślę, że nasi łucznicy mogą tutaj śmiało podejść ciutkę wyżej. Dobra, Eltarion, złaź na dół, bo widzę, że słabo. Wygląda, tak jest. A możesz się uleczyć troszeczkę. A ci dostają, więc mam nadzieję, że ich jakoś powstrzymamy, tych orków. Wy wyjdźcie. Pomóż. Feniksie. Muszę patrzeć, ile on ma, kurczę, tam jeszcze. Życia. No go, kurczę, nie widzę tutaj za bardzo. Co by go, kurde, złapać, nie? Dobra, nie będzie mógł się poruszać. Złapmy go jeszcze raz. Nic nie stoi na przeszkodzie. No właśnie, tutaj trzeba troszkę timingować, nie? Czy mam bramę otwartą w ogóle? Bo tak stoję jak dureń tutaj. Wydaje mi się, że tak. Że mury są przejęte. A ty też możesz w sumie wejść do walki, to nie ma problemu. Wiecie co? Cofniemy się troszeczkę. Chodźcie, 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 chodźcie. Z tego względu, że... no to jest niestety nie koniec jeszcze. Gdzie są w ogóle moje lwy? Bo tak siedzą, a... są. Dobra. Jacyś łucznicy są...
to one są antypiechotne w ogóle. Wydaje mi się, że jak lwy puścimy tam, to one sobie poradzą i Feniksa. Tutaj ładne zgrupowanie. To trzeba też stymingować to odpowiednio. No. Ładnie. Obróceni tyłem, a. No. To kurde zrobi robotę. Tak mi się wydaje w każdym razie. Tak. To robi robotę. Tu. Tam. Łucznicy strzelają bardzo dobrze. Można by ich rozstawić w sumie jakoś tak. Ulecz sam siebie, to jest bardzo dobry pomysł w ogóle. Bo to się po prostu cały czas odnawia, nie? Bo to nie ma... O kurde. Ty wyłaź stamtąd. As you say, defending order. Archers, Asur, advance. Blood and vengeance. Tam jest pożo, tak. Dobra, chodźcie tu. Tyle. No troszkę dostaliśmy, ale myślę, że fajna bitwa była. Superancko. ...1300 jak najbardziej się przyda, bo mamy coraz więcej tych budowli, właściwie osad. No, będę chciał to przejąć wszystko. Mamy więźnia kolejnego, magiczna ochrona. Właśnie, obrzędy mamy nowe. Bo w frakcji zielonoskórych nie było obrzędów, nie? Wpływ co tury, koszt budowy minus 15 wszystkich prowincji... ...wszystkich budynków i ład publicznych we wszystkich prowincjach. Natomiast to jest nowa inwokacja. Mamy płaszcz mgieł, wszystkie armie, strzał z ukrycia i tak dalej. To jest u nas w regionie, z tego co rozumiem? Nie. W obrębie mgieł i wres, właśnie. Zasięg ruchu jest minus 15 dla wrogich armii. Ofiary wskutek wyczerpania. No właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Arcymagów, Czy ja potrzebuję to teraz? Myślę, że nie. Także uzupełnijmy się troszeczkę tutaj. Mistrza łuku weźmiemy sobie dalej. Zobaczmy w ogóle, czy ty masz. Masz tarczę ze smoczych łusek. Tu nic nie ma. Ty mój miły. Harmonijną zbieżność damy. Oraz podstawową zbroję. Wiesz co, weź sobie to. Natomiast samemu Eltarionowi damy tę zbroję, ona wydaje mi się lepsza troszeczkę. Następne ulepszenie. Spoczko jest minus 2 i minus 20, także będę musiał budować ten budynek do ładu publicznego. Ale wydaje mi się, że na razie nie ma takiej potrzeby. Będziemy szli dalej oczywiście, bo pamiętajmy, że ścigamy się trochę tutaj z Tyrionem, żeby przejąć ten cały region. A potem wydaje mi się, że po prostu będę szedł na górę albo na dół właśnie do Galbarazu. Natomiast no jeszcze pewnie spędzimy tutaj sporo czasu. Jak mówię, będę chciał jeszcze jakiegoś bohatera wysłać, żeby z Aladriel świetlistą... Nie mamy dostępu do tego. Ejże! Błagam cię. Czy ja mam w ogóle ten? 6. Wydaje mi się, że nie skorzystam z tego. 4. Popraw stosunki. Cyk. Plus 15, więc w następnej turze może. Tak? Bo teraz raczej nie, chyba że. Dobra, w następnej turze. Tu się uzupełniamy. Moment. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra, na razie tylko 2, bo zresztą tak mamy. Dobra, 953 tylko nadwyżki ludności. Nadwyżki pieniędzy. Żeby szybko nie zapomnieć. Czemu?
Dobra, będzie plus 10. Wiecie co, wolałbym teraz może jej nie przekupywać bardziej. Zniszcz frakcję Arachnos. Aha, tutaj są, no tak. Ma to sens. Wiecie co, podejdziemy sobie tu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Troszkę się uzupełnimy jeszcze. W tak zwanym międzyczasie ciuteńkie. Ciuteńkie. No i zaatakujemy tutaj. Chyba, żeby próbować tak zwanej zasadzki. No. To będzie dobry pomysł. Tego możemy oczywiście teraz przesłuchać. Otrzymają następujące umiejętności. Właśnie, zwierciadło Ła. Cyk. Także będzie można w sumie, to tylko te jednostki takie nowe. Także to są chyba te. Widzicie? Tutaj ma. Ła. No nie? Wy nie macie Ła. Tak jak mówię, tam jest kilka jednostek, które jakby są te, tymi strażnikami, że tak powiem, nie? Dobra, 7000 mamy. Spoczko. Mury tak, ale wydaje mi się, że warto by mieć jakieś jednostki tu. Przychody, ład publiczny, no właśnie. Dobra, zróbmy tu. Czy jeszcze coś potrzebuję? Może zobaczmy jeszcze właśnie tę niesamowitą dyplomację. To jest cały czas poprawa. Tu będzie poprawa przez moment. Tu jest spadek, 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 spadek. Tu jest poprawa. Piraci z Sartosy. Co prawda mamy wojnę z nimi. No dobra. To nic mi się nie uda tutaj zrobić. Mam nadzieję, że nas nie zaatakują. To nie powinno być wciśnięte. Dobra, mają drugą armię, ale wydaje mi się, że tutaj nic się nie wydarzy złego. No. Kaplica Loeka, słuchajcie, została zbuntownikowana. Jak to mówią? Właściwie to podejdź tu. No, nie będziemy z tym walczyć. Bo to jest jakaś masakra. Frakcja zniszczona. Natomiast zastanawiam się, czy mamy właśnie tego. Nie mamy, bo frakcja została zniszczona, więc automatycznie on po prostu został wyeliminowany. Mistrz Kawalerii. Mamy mistrza strategii dla jednostek mistrzów miecza Hoeta, białych lwów i straży Feniksa. To też trzeba będzie zrobić. Mistrz niebios. Wielkie orły, feniksy, smoki też raczej, mistrz łuku. Produkcja dóbr handlowych, dyscyplina byłaby dobra. Dobra, weźmy to ostatnie przeładowanie. Bo z łuczników będziemy korzystać na pewno, czy to takich, czy to innych. Dzikie wyssanie, tajemniczy dech. To są obrażenia bezpośrednie. A możemy wziąć w sumie. Chociaż to jest pancerz i podstawowa siła broni. Plus 30%, może to jednak. Dobra, będziemy szli, kochani, tędy na dół. To przejąć. Tu jest minus 11, ja sobie zdaję sprawę, ale wolę to przejmować teraz, szybciutko. Moja miła. Ja pierdzielę z tobą, to chociaż umowę handlową. Dobra, to już będzie jakiś plus. Będziemy się uzupełniać dalej, plus 19 będzie, no. Potrzebuje się z Aladriel świetlistą z tego skonfederować po prostu, no ona ma tę moc, kurde, niesamowitą. Gdzie nie wejdzie, tam jest ład publiczny większy, nie? Także trzeba. Dobra, 5 mamy, raczej nie będę chciał używać przeciwko nikomu. No prawdopodobnie tu będą jakieś wojny wewnętrzne, także to jest raczej nie do uniknięcia. Ład publiczny od razu trzeba robić. No. Także zróbmy tak, bo jest minus 2 cały czas. Co prawda mamy chyba możliwość ładu publicznego? Nie. Doświadczenie. Tak, skażenia mamy jedynie. No dobra. Kochani, będzie to ostatnia tura, jaką kliknę teraz. Dobra, budowa zakończona.
Mury, pieniądze. W sumie mamy szybko palnię złota przecież tutaj, no właśnie. Się nie ma co zastanawiać tutaj. Port, kopalnia, więc to będą jakieś pieniążki sensowniejsze chyba. Raczej się nie potrzebuję uzupełniać, wolałbym zaatakować ich szybciej niż później, bo oni będą rosli w siłę. Chociaż w sumie możemy kliknąć jeszcze jedną turę. Po prostu z tobą. Jest tragedia. Spadek, spadek, spadek. Jest poprawa. No to tutaj wiadomo, jest poprawa. No nic to. No jak będzie trzeba, to użyjemy tego obrzędu, ale tak powinno być w miarę ok, bo tutaj będzie plus 2, więc powinniśmy być na 0. Frakcja zniszczona, kult zbytków, to jest tutaj przy Tyrionie. Czyli Etain. Co tu się wydarzyło? Misja zakończona powodzeniem. Plac zgromadzeń właśnie zrobiliśmy, bardzo dobrze. To jest ten plac zgromadzeń. Ład publiczny daje, mamy 1000 zetatu, więc wrzucimy. Tutaj raczej nic nie zrobię, natomiast tu, Eltarionie. Opa, executive. Nie, jak to było? Executioners, o. Grabież, okupacja, tylko okupacja. Dobra, prowincja zabezpieczona, to już nasza druga, bardzo się cieszę. Dzięki temu... Tu było skażenie. Wiecie co? Wrzucimy sobie chyba brak skażenia na razie. Odbudujemy sobie to wszystko. Będziemy mieć kolejne pieniądze. No i trzeba będzie uważać tutaj na to wszystko. No. Tutaj rozwój handlu. Chciałbym mieć elfią ambasadę. Obrona dla jednostek Straży Morskiej z Loternu. Tu jest dla doświadczenie, dla łuczników, spoko. Funkcja w magazynkach, trębacze, prędkość dla wszystkich. Prędkość dla wszystkich nie byłaby głupim pomysłem też, weźmiemy to. Sam Eltarion, mistrz łuku, mistrz milicji, bo tu jest tak, obrona w wsparciu dla jednostek włóczników, srebrzystej gwardii, strażników, łuczników i straży morskiej. No, tutaj jest obrona w wsparciu jak najbardziej, potem jest atak oraz... kolejny plus 8. No. Mógłbym wziąć żelazną dyscyplinę, ale na razie wydaje mi się, że nie. Oczywiście sam Eltarion też ma dostęp do, widzicie, do czarów wszelakich. Mamy Helm i Vres. To będzie chyba bitwan. Oto, tak mi się wydaje. Dobra, weźmy mistrza milicji. Zaraz zobaczymy, czy Eltarion ma to faktycznie. Mobilność. Tak, bo pójdziemy od razu tutaj uziemienie magiczne posiłki, bo mało tego, troszeczkę. Sam Eltarion natomiast... Nie, nie ma nic. Dupka. Dobra, kochani, mamy 8 jeszcze. Wydaje mi się, że można by to wykorzystać do budowy czegoś. Wpływ co turę, błogosławieństwo Ladriel. Oczywiście te błogosławieństwa to właśnie one nam zwiększają poziom obronności całego Tor Ivres. Tutaj mamy... Aktywuję mgłę. No to takie bez sensu trochę. Łańcuch budowli mglistych piechurów. Oko. Bo tak naprawdę te jednostki specjalne, te strażnicy i tak dalej, ich, one mają taką zasadę, trochę taką mechanikę, jak mieli królowie grobowców, że możemy ich tam ileś mieć tylko. Prawda, nie można ich po prostu mieć całej armii złożonych ze strażników. Tylko faktycznie jest tam limit tych jednostek. Liczba oddziałów plus 4 głosiciele wiary, no. To by było dobre. Podniebne jastrzębie. I tu jest dyscyplina dla mglistych piechurów, a tak zwarcie dla mglistych piechurów. Myślę, że mgliści piechurzy, ich zdolności będą lepsze. Dobra, kochani. Także na tym, bo to są mgliści piechurzy. Nie, to są głosiciele wiary. No. Oczywiście, jak mówię, ta armia się będzie zmieniała tutaj. Przyszłości i tyle. Nie wiem, czy z Avelornem gadałem w tej turze. Wolałbym jeszcze raz sprawdzić. Dobra, kochani. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to ocencie, proszę. A zależy mi na tym o tyle, że jest to pierwszy odcinek tej serii. Więc tak jak nigdy nie proszę Was o jakieś lajki, łapki w górę i tak dalej, o subskrypcję, tak teraz na tym pierwszym odcinku jak najbardziej tak. Bo chciałbym faktycznie, żeby ten odcinek był bardziej, powiedzmy...
wyżej na liście niż powiedzmy jakiś inny, nie? Także jeżeli możecie, to bardzo proszę o łapkę w górę w tym momencie, a przez całą kampanię już raczej nie będę was prosił. Dobra, dzięki kochani, trzymajcie się. Oczywiście dawajcie znaki, jakich bohaterów chcecie. Oczywiście tutaj też musi być zachowany jakiś klimat, prawda? Jakiś Eltarion, ktoś tam, nie wiem, Mroczny Strażnik, tam, nie wiem, Zguba, zielonoskórych, tego typu, nie? Jakieś przydomki i tak dalej. Kochani, dzięki, pa, pa.